Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z przeglądu growej, świeżej prasy PSX Extreme, spóźniony numer, to znaczy ja już szybko tłumaczę, o co chodzi. Premiera tego wydania była bodajże 4 marca, ja egzemplarz dostałem chyba 11. 10. W każdym razie problem polega na tym, że prenumeraty dosyć późno przychodzi względem tego, co trafia do sklepu, a ja ze względu na to, że za bardzo nie mam jakby u mnie tutaj na mojej zajebistej wiosce dostępu teraz do kupna gazety w kiosku, a raczej powiem w skrócie, nie chcę mi się iść kawał drogi po gazetę, kupuję prenumeratę, która przychodzi później i te z automatu później dostajecie przegląd tej prasy, ale nie ma tego złego, co by na dobra nie wyszło, bo i tak nikt tego nie ogląda, robię to stricte dla siebie i tyle w temacie. Okej, PSX Extreme datowany na marzec, 03/2021, marzec, 283 numer i podniesiona cena 11,99. Kupując prenumeratę na przykład na 6 miesięcy, tak de facto jeden numer dostajemy gratis, a prenumerata na 6 miesięcy kosztuje chyba 55 zł, także nawet spoko. Motyw przewodni tego numeru to oczywiście Returnal Exclusive na konsolę Sony, w którym poniekąd troszeczkę dawałem nadzieję na jakiś taki mocny tytuł w danym roku, ale okazuje się, że Returnal niestety nie będzie tytułem, którym się zainteresuje, bo gdyby to był stricte jakiś taki, powiedzmy, horror nienastawiony na mega dużą dawkę akcji, strzelania, wyskoków z rodem Call of Duty, no to wtedy bym tą grę może i kupił, zastanowił się, a tak, po prostu uważam, że tytuł ten no nie jest dla mnie, nie szukam takiego tytułu rodem z Call of Duty, skakania i strzelania laserami, chociaż sam motyw gry wygląda na spoko. Nie przedłużając, przerzucam stronę. Jak będzie coś ciekawego, to oczywiście postaram się zrobić, przybliżyć wam tą gazetkę. I też pamiętam, tym razem postaram się również poczytać oceny, plusy i minusy, bo ostatnio przegląd tak zrobiłem dosyć mocno po łebkach. Także panku wybacz. Mój błąd, przepraszam. Tutaj się już poprawię. Myślę, że to będzie akurat lepiej oglądać, bo wiem, że panku jest chyba jedną z nielicznych osób. Oczywiście serdecznie pozdrawiam panku. Łapeczka dla ciebie, panku, pogadajmy o grach. Warto zajrzeć, może coś znajdziecie dla siebie. Na pewno kanał dużo bardziej wartościowszy od mojego, z ciekawszą treścią. Wiem, że panku to oglądasz jako jeden z nielicznych osób. Przegląd tej świeżej prasy. Ja też zawsze powtarzam, moi drodzy, że to jest przegląd świeżej prasy. Jeżeli ktoś bardzo mocno chce poczytać wszystkie artykuły szczegółowo, zachęcam do kupienia. No bo wiadomo, to nie jest jakby tutaj przegląd szczegółowy, tylko taki przegląd typu szybko przejrzymy, zobaczymy, znaczy szybko przejrzymy, zobaczymy, ktoś sobie oceni, czy warto dany numer kupić, wtedy sobie kupuję. Dobra, już bez pitolenia, bo się zakręciłem, gadam od rzeczy bez sensu, czasami się to zdarza, nie wiem, czy się tego generalnie dobrze słucha. Podejrzewam, że nie, bo ja sam siebie nie lubię słuchać. Zresztą chyba większość osób ma problemy takie, że nie lubi jakby oglądać swoich produkcji. No nie wiem, nie znam osoby na razie takiej, która z chęcią ogląda swoje materiały powrzucone. Ja oczywiście oglądam, ale to na zasadzie, że tylko odpalam i szybko sobie przeklikuję, zobaczę, czy po prostu wszystko działa, ale żeby tak dłużej posłuchać, co tam pitoliłem, to jakby powiedzieć nie bardzo. Generalnie, moi drodzy, ja ten numer sobie przyjrzałem, też tam gdzieś już poczytałem przed tym nagrywaniem i wypowiem się może pod koniec tego numeru, generalnie słabo, taki troszeczkę sezon jakby ogórkowy, nic nadzwyczajnego, nic ciekawego w tej gazecie niestety się nie pojawiło i nie ma, może następny numer będzie lepszy. Giełda Stop, GameStop, to są bodajże angielskie chyba sklepy,
czytałem akurat. Outriders to jest bodajże nowy tytuł, bazowany gdzieś na Gears, nie wiem jak to się fachowo mówi, Gears of War czy Gears of War. Ja zawsze mówię jednak tym polsko-angielskim niż angielsko-polskim. Gears of War gdzieś tam udostępnili chyba jeden pełny rozdział, 4-godzinny czy 3-godzinny. No ja niestety nie, jakby to powiedzieć, nie zagłębiałem się w ten tytuł, nie zaciągałem go, ale te chłopaki z Liczpura, Boguś bodajże, ogrywał i mówił, że gierka jest no spoko i na pewno zamiast właśnie kupowania jakichś tam rezydentów, które nie będą polonizowane, będzie kupował sobie Outridersa, który tu ma premierę, ma 1 kwietnia. People Can Fly! No to by dużo mówiło, że ta gra jest podobna do Gearsów. To się nie dziwię, że podeszło. Returnar. PlayStation 5 Exclusive, premiera 30 kwietnia 2021. Tak jak mówiłem, gdyby to był bardziej stricte horror niż strzelanka Call of Duty, to pewnie bym się skusił, ale w obecnym stylu, jak ta gra jest poprowadzona, z tego co ja oglądałem, z tego co ja widziałem gdzieś tam na internetach, to muszę przyznać, że tytuł nie jest wart mojej uwagi. Jest scena oczywiście odrzucająca, bo to aż ponad 300, pewnie 80 zł. Resident Evil Village playtest, żałuję, że Village został skandalicznie olany bez polonizacji, bez polskich napisów, bo nie ukrywam, pierwotny plan to było kupienie tej gry na premierę, ale niestety no ze względu na to, że brak języka polskiego, z całym szacunkiem do rynku branży gier, o może tak powiem, rynku gier, no sorry, gdzie żyjemy w latach 90. Polska już nie jest krajem trzeciego świata i w ogóle gdzieś tam olewana przez resztę producentów, jak to kiedyś było, i taki nakład polonizacji na zasadzie napisów, bo to chodzi o napisy kinowe, polskie, na taką grę to nie jest bardzo duży wydatek, to nie jest bardzo dużo tekstu. I ze względu na to, za brak szacunku do Polski, na nasz rynek, gdzie to wydają w innych częściach świata, typu kurwa jakieś Brazylie i inne tam kraje, no to nie, no ja nie będę wydawał tam 300 zł za produkt, który nie posiada nawet polskich napisów, bo się szanuje i szanuje swój pieniądz, i jeżeli oni nie szanują mnie jako nabywcy w Polsce, to ja nie szanuję ich Capcomu i powiedziałem, przykro mi, ale nie kupuję. Miałem kupić, nie kupuję. W tym roku Resident Evil 8 będę przechodził na YouTubie u kogoś na kanale, gdzie znajdę. Natomiast sam tytuł osobiście nabędę w cenie 50-80 zł. Nie wiem, za półtorej roku. Pewnie jakoś tak będzie, jak stanie. Co mamy dalej, moi drodzy? Się troszkę rozgadałem. Megamany. Dead Space, Super Mario 3D World. Tych Marianów to wychodzi od groma na tego Nintendo, naprawdę. Pandemia przyszłości. Robotyka. No roboty kiedyś na pewno przejmą też jakby rynek. Zaleją nas wizje Terminatorów. Podejrzewam, coś takiego się może wydarzyć kiedyś. Być może. Super Mario 3D World plus Bowser Fury, moi drodzy. Czyli najnowszy Marian na Nintendo Switch. Tak jak mówiłem, obiecałem. Słuchajcie, 8 plus ocenka. Plusy. Fura zawartości, ponadczasowy gameplay i oprawa, sieciowy co-op, Bowser Fury to prawie nowa gra. Minusy, cięcia w oprawie i tylko lokalny co-op w Bowser Fury. Ocena 8+. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, resztę tekstu jak najbardziej, a może sobie, nie wiem, poczytać stopując, albo najlepiej, tak jak już mówiłem, kupując,
po prostu gazetkę PSX Extreme. Kolekcja Nioh Remaster na PlayStation 5. Proszę bardzo. 9 minus ocena. Plusy. 2 mega żywotne, przyjemniejsze w odbiorze produkcje, wypchane po brzegi dodatkami. Minusy. Techniczne niedoróbki. Problematyczny save transfer. Proszę bardzo. Brave Default 2. Bój mi Boże, jakiś RPG to jest. Na co to jest? Cholera wie. Switch. No właśnie, na Switchu są takie wynalazki. 8 minus. Plusy. Stylistyka, system walki, atmosfera epickiej podróży. Klasyczne i uniwersalne mechaniki. Minusy. Dość przeciętna grafika, schematyczna konstrukcja przygody, bardzo mało nowości. 8 minus. Tak to się prezentuje. Little Nightmares 2. Proszę bardzo. 7 plus. Plusy. Sceneria, antagoniści, atmosfera grozy. Minusy. Brak solidnych nowości. Sekwencje walki, proste zagadki. Restart, restart, restart. 7 plus. Tutaj takich mniejszych ścierw nie czytam. Nie bardzo mi się chce. Tylko te główne, takie jakieś lepsze, tak? Ciekawsze pozycje. To są tak zwane mini recenzje. Persona 5 Strikers. To może kogoś interesować. 8 plus. Plusy. Fabuła, system walki, minusy, jakość grafiki. PlayStation 4, Switch. Tak. Control Ultimate Edition, moi drodzy. Plusy. Poprawki wydajnościowo-graficzne, szybsze loadingi, haptyka DualSense DLC w komplecie. Minusy. Płatny upgrade. Nie czyta save'ów z oryginału. Mapa wciąż nie spełnia swojej roli. 9 minus. Rockstar Imperium wzniesień na skandalach. Rockstar to bije masakryczne pieniążki z GTA 5 online. No. Masakracja. Bluepoint. Znam to studio. Wykonują oni bardzo dobre remake'i od podstaw gier. Naprawdę, jest to świetne, nie? Warto zapoznać się. Właśnie oni chyba ostatnio tego Demon's Souls robili. Chociaż mogę się mylić, jeżeli się mylę, to przepraszam, nie? Rayman, na ratunek Ubisoftu. Od Raymana się kompletnie odbiłem. To nie jest tytuł dla mnie. Gdzieś tam mam w kolekcji Raymana, ale nigdy w to nie zagram i nie będę grał. Wirowanie, a granie. A ten zapach gazety, wam powiem, to jest... Ach, no coś pięknego, nie? Indiana Jones, 30 lat, jak z bicza strzeli. Ło kurczę, to już 40 lat marki. No muszę przyznać, że kawał czasu. Jeżeli chodzi o Indiana Jonesa. Naprawdę. No generalnie, tak jak mówiłem, ten numer niestety jest dosyć słaby. Bardzo mało treści tutaj dla mnie było ciekawe do przeczytania. Mega się jakby nie zagłębiałem, bo nie było właśnie nad czym się zagłębiać. Nie było po prostu czego zbytnio czytać. To jest ten problem, nie? No i generalnie no mówię, znaczy ja powiem wam tak, pewnie jeszcze nie raz przypomnę w jakimś kolejnym pokazówce z Extreme'a. To jest ostatni rok. To jest ostatni rok, w którym ja kompletuję pełny set. Zacząłem kompletować 2 lata temu bodajże. Chyba tak. 19 mam całą skompletowaną, 20 mam całą skompletowaną i 2021 też będzie cała skompletowany. To będzie trzeci, ostatni rok, w którym będę kompletował PSX Extreme'a. I po prostu kolejne jakby materiały z przeglądu świeżej growej prasy będą się pojawiać bardzo sporadycznie z numerami, które będą mnie jakoś mocno interesować, w których po prostu znajdę dużo zawartości, które mnie będzie interesować, to wtedy będę kupował gazetę. Natomiast jeszcze w tym roku kupuję całą. Na razie mam prenumeratę na pół roku, chyba do sierpnia. W sierpniu najprawdopodobniej jeszcze przedłużę do chyba lutego. I to będzie finito
Kuniec. No i też koniec dzisiaj przeglądu świeżej prasy. Tak jak mówiłem, jest to numer na marzec, rok 2021, 283 numer gazety PSX Extreme. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy ten odcinek czy też materiał zobaczyli. Dziękuję wszystkim za łapki w górę. Rzadko dziękuję za łapki w górę, ale widzę, że tam regularnie na pewno kilka osób tych łapki w górę daje. Także dziękuję za łapki w górę, dziękuję za łapki w dół, żeby była oczywiście równowaga i tyle. Widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale.